Superfish. Co to jest? Siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kanale moim, gdzie jestem jeszcze raz z Kingą i będziemy robić dzisiaj pizza challenge. Chcieliście bardzo, żebyśmy nagrali kolejny film, więc bierzemy się za to i tym razem, żeby nie było tak jak wszystkie poprzednie pizza challenge, robimy troszeczkę inaczej. Dlaczego będzie inaczej? Ponieważ nie znamy składników. Dokładnie tak, worki za nami przygotowała moja pomocniczka, asystentka Angelika. Ona wsadziła tam niewiadome rzeczy, przeważnie kupowaliśmy tak jakby po 6-10 rzeczy, ale tym razem naprawdę nie mamy pojęcia co jest w tych workach, więc myślę, że będzie nawet śmiesznie. Tak, podwójny stres. No, stresik jest, bo nie wiadomo co wypadnie. Jakaś, nie wiem, bazowała się na poprzednich odcinkach, więc jakaś głowa ryby czy coś, o Boże. No trzymajmy kciuki, że nie, wiesz, takiego salmona kupiła na środek, nie. Trzymaj, nie, mam nadzieję, że nie. Nie wiem, dałem jej wolną rękę, więc trochę się boję. I słuchajcie, oczywiście wbijajcie do Kingi, u niej też będzie filmik, nie wiem czy w tym samym czasie, ale ogólnie na pewno coś się pojawi, już nieraz nagrywaliśmy razem. Jeśli będzie dużo łapek w górę, to oczywiście jeszcze coś więc... przyjemnością. No dokładnie. Więc... I mam nadzieję, że zjem później jeszcze tą pizzę kiedyś. Wierzę, że nie będę mieć żadnego odrzucenia do tej pizzy po tym challenge'u. Że zjesz dzisiaj po prostu. A no mam nadzieję, że zjem z jakimś smakiem. Dokładnie, bo musimy jeszcze zjeść troszeczkę tej pizzy, którą tutaj wyknujemy. Więc no, ciśniemy, myślę, że będzie śmiesznie. Lecimy, okej. Proszę. To jako, ja pierwsza losuj sobie numerek. I ta bum, głowa ryby od razu. Nie. 7, okej. O, ser! Pyszny! Seriously? Zabawny żarcik? Gołda! O, aż stiu, pyszny serek. A ty co, jakaś rybka może? Daj spokój, zaraz się okaże. Jedynkę mam. Zbyła tu na górze, mówię, dobra, wezmę. Wiem, że to jest jakieś kurde, że to będzie w ogóle jakiś dramat, już to czuję, więc w ogóle ja mam niefarta. Tutaj chyba jest jedynka. Jest jedynka. Czuję coś dziwnego. Nie! Odkryjemy, bo jestem sama ciekawa. Dobra, otwieram kopertę. Jestem bardzo ciekawa. Nie pachnie jak ryba, więc jestem... Otwieraj! O! Okej, ty! Ciekawe. A to może być nawet fajne. Orzeszki, panierce, wasabi. No zobaczymy jak to będzie, ale szczerze mówiąc może nie będzie najgorzej. No. Śmiesznie wygląda. Szczególnie jak lubisz ostre rzeczy, bo ja na przykład nie przypadam, ale... nie wiem, czy będę dobry jednak na pizzy, szczerze mówiąc. Super. Od razu coś złego, wiedziałem, że będę miał coś złego. Okej, losuję dalej. Dobra. 9. Nie uśmiecha się. Tak, oje, chyba sobie zjem dzisiaj tą pizzę. Co to? Krakersiki. Krakersiki położone? Tak. No to teraz ja losuję, to lecimy z tym szybko teraz. 12! Ej, cieszę, ale pewnie będzie jakaś... Jakaś lipa. No co jest? Co? Wkręciło nas jakieś same dobre rzeczy. Dobra, szyneczkę otwieram. Fajnie pachnie. Zazdrościsz, nie? Bo ty tak chciałabyś teraz takiego indyczka, kurze, pasowałoby. No, pachnie ładnie. No, dobra. 10. Superfish. Co to jest? To pewnie jakaś rybka mielona. Fuj. A to jest jakaś galareta. Dawaj. Yeah. O fuj, to nie jest galareta, to jest woda jakaś. Pojedzie, jak to cuchnie. Śmierdzi? No. Powodzenia. O, moja piękna pizza. Nie. Yes. To jest ryba, tak? Nie wiem, czy to jest. Tak, to jest, to widać teraz. Superfish. No to rybka jakaś jest niedobra. Nie, na razie tak mówię, lubię takie coś. Tak? No to masz szczęście, nienawidzę więc rzeczy w galaretce. A ta galaretka się pewnie roztopi potem. Dobra. Nie jest źle. Chyba jeden, nie wiadomo czy jest jeden z gorszych, czy jest łagodny. Patrzę, teraz mam numerek. O nie, 8, nie lubię 8. O nie! Do wasabi, do szyneczki, styl. Nie, to jest gasakra, kurde. Nie, no na szyneczkę idealnie. Bo to będzie takie strasznie gęste potem. A to też ci się roztopi, na pewno. A faktycznie, wezmę tą szynką, wezmę to tak jakby zgarnę. No i przykleję. I będzie się wszystko trzymać. 11. Ale coś lekkiego. Głowa ryby. Nie. Szkoła jakaś jest. To nie wiem, czy będzie dobry podgrzany banan. Ale wiesz, że ja... Nie lubisz banana? Nie, ja uwielbiam banany. Jest taki deser, że się piecze banana z czekoladą na przykład, że tutaj się czekoladę w środku wkłada i to jest naprawdę dobre. Tak? Taki pieczony banan, no. Tylko nie wiem, czy bym pasował do tych galaretek. No nie, nie będzie. To będzie niedobre. Wkładzie banana. I... Takie ciemniejsze deserki. Lecimy z numerkiem. Właściwie niektóre te rzeczy są smaczne same, ale na pizzy to niekoniecznie. 3. Ja lubię numer 3, jest mój ulubiony numer, ale zawsze mi jakoś tak i tak pecha, coś się wydarzyło. Jakaś pecha mi przynosi, kurde. Mam nadzieję, że dzisiaj nie. Nie! Zawsze, kurde, muszę tam musztardę, jak ja nie lubię musztardy. Jeszcze musztarda z wasabi, kurde. Idealnie będzie się komponowało z tym masłem orzechowym. To mogę dać z tej strony musztardę i z tej strony masło orzechowe na tym. Kurde, same jakieś dziwne sosy mam. Te same kolory, także będzie ci się tak zbierało. No faktycznie, użyję tylko nożyka od razu. Tu będzie łatwiej, mogę posmarować po prostu. Zostały nam 4? 4 numerki. 6. Co masz? Piórki kokosowe. Co? O kurde, zajebiste! Ja myślałam, że może trochę jednak z jednej pizzy. Kokosem nie jest najgorzej. No i z galaretą i z tym sosem pomidorowym, co tutaj jest na pewno. Brakuje ci tylko jakiegoś sosu teraz, szczerze mówiąc. Piórki kokosowe, ogólnie lubię, ale wiadomo, nie pasuje. A już się tak cieszyłam powoli, bo tak myślałam, to wyglądała jak taka posiekana mozzarella. No. I już, o tak! A, widziałam w opakowaniu, no faktycznie. Ej, ale teraz fajnie, bo tak detalicznie wygląda jak taki serek posypany. No, właśnie. Zrób tak jak ten. Ej! Trochę. Okej, dobra. Ja mam numer 2. Okej, numer 2. Nie, no kolejny sos? Nie, to będzie jakieś flaki albo buraki, obstawiam. Flaki! No? Flaki. Pachnie to w sumie nawet, nie? Nie. Nie, do pizzy to jeszcze tak pasuje w sumie, ale do tych innych produktów to nie wiem. No właśnie. No może nie będzie takie słone. Ogólnie ty masz taką słoną pizzę, tylko ty masło. Mówiłem ci, że ja mam zawsze takie słone, ty masz... Widzisz, że tak samo wyszło, chociaż te krakersy będą słone. Ale widać, że ja mam bardziej pizzową, także tak, bardziej jak pizzę wygląda. Myślę, że starczy, żeby się jeszcze nie wszystkie sosy potem się rozpłyną, to będzie masakra. Zostały ostatnie dwa numerki. Ja mam numer 4. 5. Nie mogło być gorzej, nie chcesz się zabić. Uwielbiam kopytka, uwielbiam. Taka wisienka na tarcie. Masz jakieś narzędzie? O, leciało mi do rękawa. To w takim razie... Do piekarnika z pizzami, który jest tutaj. Ja nie przemyślałem tego. To jak pizze będą gotowe, widzimy się na testowanie. No okej, to kroimy pizzę i będziemy musieli stestować jeden kawałek. Wygląda to okropnie. Nie no co ty. Okropnie wygląda, naprawdę. Dobra, krój. Ten cukierek jest cytrynowy. Te cukierki psują wszystko. A jak smakuje twoje z bananem, kokosy i tak dalej? Ta galareta jest taka niedobra. Galareta niedobra? Ja nie wiem co to jest chyba... No znowu cukierek. Kopytko dobre. Tak? Polecamy kopytka w piekarniku. Szkoda takiej dobrej pizzy. Może mi się uda odkroić tutaj jakiś dobry kawałek. Ale jeszcze. Banan to nie przeszkadza. Nie przeszkadza banan w ogóle? O nie, masło orzechowe uważam. Mogę spróbować kawałek twojego? Twoje nie wygląda takie okropne. Wiesz, twoje smakuje dalej jak pizza przynajmniej. Jakby nie ta ryba, to bym mógł nawet zjeść trochę tego, szczerze mówiąc. Dobra, to było pojedzone, zrobiliśmy to. Jak zwykle trafiłem na jakąś okropną, obrzydliwą pizzę. Ale pierwszy raz mieliśmy pizzę, która tak naprawdę dało się... Zjeść, czyli nie taka zła. Ja zjadłam tak powoli, ale zjadłam taki kawałeczek. A z tym cukierkiem nie było dobre chyba na początku. No, taki cytrynowy w ogóle nie. Ale dało się zjeść. To się nie da zjeść, to jest taka czapleta rozpłynięta, w ogóle po prostu koszmar. Co krok to jakiś sos, jakiś, patrz, jak się patrz tą musztardę, roztopione z masłem orzechowym, nie da się zjeść. Więc tak jakby według mnie, no, przegrałem z 2 przegrywanych pizz i tak. Ale było fajnie, więc jeśli byście chcieli więcej filmów z Kingą, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, przejdźcie do jej filmu, link będzie w opisie, jeśli już jest nagrany. A jak nie, to za jakiś czas się portkiem pojawi lub bądź już się pojawi. Subskrybujcie, włączcie dzwonek, dajcie znać, co jeszcze nagrywać i widzimy się w następnym odcinku. Siema. Pa, pa. Bye.